ocalenie zgotuje na mniach, hołd jemu złóż. Pieśni Królestwa. Słuchaj Pieśni Królestwa. To jest jedna z trudniejszych pieśni. Bardzo długa pieśń. Jak i pieśń o Łazarzu. Ma kilka tonacji. Zapraszamy. Piękne, piękne. Powietrze z Saskiej Kępy, proszę Państwa. Smród warszawski. Wrzask salcesonów moherowych. Choć pierwsi ludzie już obrali.
drogę złą. Bóg wierny, kto chcą złożyć mu przyjaźń dać zło. Abraham dał wierności w cud i przyjaźń Bożą miał, gdyż promyca nie zapiał się i w mocnostrzeństwie trwał, że jego syna Bóg mógł przecić pewien tego był. Jego dostała, bo prawości zawsze żył. Pokochał nas i stąpił tu na ziemię Boży Syn. Swe życie dał, by ludzki róg pojednać z Ojcem swym. Choć go otóżmy dla o jedno oczko, na drugie miejsce awansowali Niemcy, a trzecią pozycję także po awansie zajmuje w tej chwili Brazylia. Belgowie spadli z drugiej na czwartą lokatę, mistrzowie Europy Portugalczycy z siódmej na ósmą, wyprzedzili ich wicemistrzowie Francuzi. Do czołowej dziesiątki wróciła reprezentacja Hiszpanii kosztem Walii. Kolejne informacje to KFM w samo południe. Zapraszam. Pogoda. Dziś w całej Polsce pochmurno i deszczowo. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni w Zakopanem, 9 w Katowicach i Warszawie, przez 10 w Łodzi, 11 w Trójmieście, do 12 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Psycholog jest Państwa i moim gościem o nieprzewidywalności ludzkich zachowań. Rozmawiamy, ale zastanawiam się, jak nieprzewidywalność można badać, no bo wydaje się, znaczy, skoro możemy badać teorię chaosu, to być może i nieprzewidywalność możemy badać. No właśnie, przede wszystkim musielibyśmy zacząć rozumieć, tak jak z teorią chaosu jest tak, że my wiemy, że pewne układy są tak wrażliwe na drobne zmiany warunków początkowych, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie wynik i nawet nie staramy się tego robić. Tak samo w psychologii powinniśmy zacząć rozumieć, że pewne zachowania, że być może pewne zachowania są właśnie generowane przez taki wbudowany generator losowości. Powinniśmy zrozumieć, kiedy one występują i nie starać się szukać bezskutecznie czynników, które determinują to zachowanie, bo tych czynników po prostu nie ma. Tak jak być może nie ma czynnika determinującego, jakiś jest na pewno determinującego zmianę ruchów kierunku lotu muchy. Bo być może okazać się to niemożliwe, a przynajmniej bezowocne. Więc w całej tej puli, dużej puli zachowań człowieka nie powinniśmy tego, czego nie znamy, nie powinniśmy traktować jako szumu informacyjnego, tylko starać się zrozumieć, co z tego szumu jest właśnie czystą nieprzewidywalnością. No ale jeżeli zakładamy, że istnieje jakiś mechanizm nieprzewidywalności w człowieku, który czasami przynosi mu korzyści, to rozumiesz, oprócz tego, że możemy w jakiś sposób badać nieprzewidywalność, zastanawiać się, gdzie ona leży, to też możemy badać okoliczności, w jakich ten mechanizm może się pojawiać.
No z całą pewnością, bo to chyba już jest bardziej przewidywalne, myślę sobie. Z całą pewnością, no tu możemy wrócić do ewolucji, bo ta nieprzewidywalność, ona nie wzięła się tak z powietrza. To raczej kultura stara się nas pozbawić tej nieprzewidywalności. Natomiast ewolucyjnie my zostaliśmy wyposażeni w coś takiego, co się nazywa teorią umysłu. Teoria umysłu to nic innego jak świadomość jednego człowieka, że drugi człowiek ma też umysł, że kieruje się pewnymi motywami i rozumienie jego zachowania jako zachowania kierowanego właśnie przez ten umysł. To jest zdobycz no już tych zwierząt wyższych, no i człowieka przede wszystkim. I ta umiejętność czytania drugiego umysłu, czyli zastanawiania się, co zrobi drugi człowiek, dokąd pójdzie, jaką podejmie decyzję i tak dalej, jest umiejętnością szczególnie wykształconą u ludzi. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli przez setki tysięcy lat kształciliśmy umiejętność czytania umysłów innych ludzi, oczywiście po to, żeby przewidywać dla własnych korzyści, co zrobią, jak się zachowają, gdzie pójdą, czy nam będą zagrażać, czy nie, no to musiał powstać również mechanizm zabezpieczający przed tym czytaniem. I tym mechanizmem jest właśnie nieprzewidywalność, zachowanie nieprzewidywalne. Weźmy sytuację szpiegów, to najbardziej obrazuje, jest najlepszą analogią do tego, o czym w tej chwili mówię. Gdy rozmawia ze sobą dwóch szpiegów, to zastanawiają się, prawdopodobnie to szpiegów chyba, gdzie są jeszcze ryby. Świadomie pewne rzeczy. Jeszcze nie daleko. Ale się, no tam. Ale z drzewa, z drzewa. Czy za drzewa, za drzewa. No i tu wchodzimy na te poziomy zastanawiania się, czy on wie, że ja wiem, że on wie i tak dalej. Coś, co, z czym mamy do czynienia podczas flirtu, z czym mamy do czynienia podczas gry w karty, bo tutaj zachowania, oczywiście znowu generujemy zachowania. Tak, generujemy zachowania, które mają pokazać dokładnie coś innego niż ma to miejsce w rzeczywistości i zachowania nieprzewidywalne są tutaj świetnym narzędziem. Generujemy to w sytuacjach gier politycznych i właśnie w sytuacjach takich kontaktów szpiegowskich, gdzie staramy się ukryć rzeczywiste motywy, ukryć rzeczywistą wiedzę, ukryć własny umysł, wygenerować umysł, który jest nie do przeczytania dla drugiej osoby. Fascynujące. Ale rozumiem, że są tacy, którzy się tym zajmują, badają tę nieprzewidywalność. Bardziej biolodzy niż psychologowie. A psychologowie dlaczego nie? No my cały czas szukamy... Tak, my cały czas traktujemy człowieka trochę jeszcze jako ten... jako tę maszynę, w której żeby coś się poruszyło, to coś na nią musi zadziałać. Jeszcze mamy ten mechanistyczne spojrzenie na człowieka bardzo często. Czyli rozumiem, podpowiadamy studentom psychologii, że chcą zrobić karierę i prowadzić badania właśnie takie, a nie powtarzać innych badań i chcą, żeby ich nazwisko wkrótce stało się sławne i od ich nazwiska będziemy straszniejszy nazywać, to nieprzewidywalność no jest tu, kluczem. Tu można podpowiedzieć jeszcze też, są bardzo fascynujące współczesne badania nad tak zwane badania, to jest nawet modne ostatnio, nad złożonością. Bo też te badania nad złożonością, nad układami złożonymi potrafią pokazać, że pewne układy nie działają jak suma zestawionych ze sobą układów, tylko generują wynik, który jest zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy, badając te układy proste. Więc takie badania prowadzi się, choć, tak jak mówiłem, bywają one modne, ale to też nie są łatwe zadania.
to nie są łatwe badania. I z tym zapewnianiem studentów o czekającej już w bliskiej przyszłości sławie, to nie przesadzałbym, bo mogą się to okazać z badania bardzo trudne. No to super, to znaczy, że... I nieprzewidywalne, że ten granicznik nasz na zamiast 3 lat to z 30. No tutaj znowu wchodzimy na z kolei na pole, no właśnie, badania często są finansowane w kierunkach, które są akceptowane przez tych, którzy te granty przydzielają, które i bywają modne politycznie, na pewno są determinowane decyzjami politycznymi, bo na przykład badanie uprzedzeń rasowych czy tego typu kwestii poprawności politycznej są bardzo chętnie finansowane, a nie wiem, czy ci, którzy decydują o tym, gdzie pójdą środki, chętnie by przychylili się do tego, żeby badać nieprzewidywalność z nieprzewidywalnym efektem tych badań. No ale jeżeli spojrzymy na przykład na nieprzewidywalność właśnie jako narzędzie obrony, no to wspomniał Pan przecież strategii kapitanów okrętów podwodnych, czy chociażby służby specjalne, tak? No to wtedy badania nieprzewidywalności mogą być interesujące dla różnych podmiotów, właśnie związanych na przykład z obronnością, czy też z wywiadem. No oczywiście ja tu jestem całym sercem za tym, żeby zajmować się tymi zjawiskami, bo przeczuwam, że odkrywanie tego typu zachowań może pomóc nam w zrozumieniu zachowania człowieka. No to jest cel psychologii, żeby jak najlepiej zrozumieć nasze zachowanie, żeby móc przewidzieć też to, o czym Pan wspomniał jeszcze przed wiadomościami, że no, o czym rozmawialiśmy, że co innego jest po fakcie interpretować, dlaczego coś się wydarzyło, a co innego jest przewidywać. Tutaj ta funkcja prognostyczna nauki jest bardzo ważna. Mówimy, że nauka ma funkcję deskryptywną, czyli taką opisującą rzeczywistość, pomagającą zrozumieć, no ale ta funkcja prognostyczna jest niezwykle istotna. I tutaj jako psychologowie muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo kiepskimi prognostami. Generalnie nauka ma problemy z prognozowaniem. Wszyscy wiemy, jak zawodne bywają prognozy pogody, jak ograniczone w czasie bywają te prognozy pogody. Teraz już wiemy, że prognoza pogody to jest z matematycznego punktu widzenia właśnie układ złożony, bardzo wrażliwy na delikatną zmianę początkowych warunków i że rządzi nim właśnie matematyka chaosu. I już zaakceptowaliśmy fakt, że nie szukamy prognoz dłuższych niż 2-3 dni, a szczególnie tych długoterminowych, bo wiemy, że stawianie takich prognoz jest kompletnie bez sensu. Psycholog dałby sobie radę z tak ogromnym bagażem dydaktyki biblijnej, psychologii, pedagogiki biblijnej, czy sobie by dał z tym radę. Wielu różnych prognoz naukowych, prognozy jak się pogody są jedne z bardziej trafnych. Biblię, to są jedne z najbardziej trafnych prognoz stawianych w ogóle przez naukę. Czy to jest meteorologia, jest nauka, która się wyspecjalizowała w stawianiu prognoz. I nawet jeżeli się śmiejemy czasami z tych prognoz, to one są jedne z pewniejszych. Nawet medycyna nie prognozuje tak trafnie jak meteorologia. I również inne nauki nie są w stanie postawić na trafnych prognozy. No się wracając jeszcze do tego orzekania dydaktyczne, różnych rzeczy, myślę sobie, że teraz Prawo i sprawiedliwość to nie jest prawosławie, to nie jest cerkiew, to nie jest bacioszka. Wypowiedziom ekspertów,
po tym wypadku, kiedy to ten młody pilot zamknął się w kabinie samolotu i spowodował katastrofę samolotu. Ani na nadaje radio tak jak natomiast analizy pokazały, że on rzeczywiście miał skłonności depresyjne i tak dalej, że tylko w Anglii, Ameryce, Białystok, które i tu przyjeżdżają jeszcze wielkim uciskiem przed Armagedonem, aby głosić, aby ludzie, którzy zginą, żeby wiedzieli, za co mają ginąć, żeby byli świadomi tego, bo Hitler mógł być nie do końca świadomy swoich czynów, swoich zachowań. Ale jak będzie zmartwych zgodony w okresie milenium, to od Anglii, Ameryki, Białystok się zacznie. Wtedy będzie się mógł wykazać, czy opowiada się, czy się opowie za prawem Bożym, za Bożą sprawiedliwością, przeobrażając swoje życie. Będzie przecież głoszona Ewangelia, Królestwo już będzie, już będzie, Jezus Chrystus panuje jako król od roku 1914, co na 38 lat przyszło, się powiedzieli badacze Pisma Świętego. No i rzeczywiście zaczął się koniec więzienia, wybuchła pierwsza w historii ludzkości wojna światowa. Druga wojna światowa, a drugą trzecią. Czas maszynka, że gdyby głębiej się tym zająć, ale to już jest temat na kolejną audycję, innego dnia oczywiście. Doktor Tomasz Witkowski, psycholog, Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Również do informacje o 12:00, po informacjach Mikołaj Lizut. Dzisiejszy program przygotował Paweł Sietara, a zrealizował Adam Żuchaj. Pieśni Królestwa. Ogromny jest płatnik potrzebny, więc bracia tak znów nie znikną. Wśród siostry nie brak znów starszych wiekiem, a każda problemy swe ma. Obecny na wszystkich zebrania, wytrwałość ich Bóg dobrze zna. Dla matek i żon oraz córek szacunek musimy więc mieć. Dziś w żniwie radosny ciał mają, ratunek swym bliźnim chcą nieść. Jak cenny jest słów naszym czołgiem, ich trud tron przynosi co dnia. Tak spełnia się słowo Jehowy, niech każdy o siostry czerpa. 83. Radość Syjonu. Thank you.
gwiazdą stać. Na ziemi piękne lądy, do lecznym łańcanie lita i sam, bo ja już nie wiem, czy to Jehowa wielki Bóg i nasz Jodusko gromadza swoich dróg na zaszczyt oczy czują i z Bogu mają i pięknu Jego pragną nieść. Radujcie się, wywyższył Twy Jan Bóg, miłuje Go, od wszelkich chroni trwóg. Bóg jako zna. Ale czy to ta linia mi się teraz tak czas spowodowała, czy to, bo teraz tak mówią, że u tych księży to będą homoseksualni, tam niesie po prostu tak śmiać. Aby pokazali w telewizji, to przestępcy złapali. A morderca jest długo. No dobra. No na sławę tego chłopca, żeby zadzwonił, bo on już przestraszony, ale chciałby go widzieć. No,
pochłonięty, stopnięty i potknięty, to nie było, to zarobił całe wiatr. Jakiegoś głupiego i nie wiem. 86. Pielęgnowanie miłości. A że tym ochronom to tam też nie ufać, bo to człowiek się poświęcał z tymi krzyżami, chodził i nic z tego, jeszcze go posądzili. On tutaj miał takiego człowieka na wózku, nie no to tam na klatkę go wstawił, żeby deszcz na niego nie padał. Ja wiem, co ty z tego masz? A te ruki mam z tego. I on go tam wstawiał. O Jezus. Niechowo, na
chciałem noc. Tyś wtedy objawił twą mądrość. Kilka godzin przed otwarciem korytarzy humanitarnej bojownicy ostrzelali z Moździerzy 3 dzielnice Aleppo. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lepsza była Hillary Clinton, takie opinie dobywają na Wyspach Brytyjskich w pierwszych komentarzach po debacie prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Więcej na ten temat z Londynu Adam Dąbrowski. Teraz Clinton może być niemal pewna prezydentury, pisze na stronie Guardiana Jill Abramson, i zdaniem przeważył ten moment. Donald Trump odmawia deklaracji, że uzna wyniki wyborów i niewiele zmieni tu fakt, że, jak pisze Abramson, pytana na przykład o kontrowersyjną działalność fundacji Clintonów kandydatka demokratów robiła uniki. To uderzenie w serce amerykańskiej demokracji, ryzyko dla wielu członków jego własnej partii. To analityka Rick Hama w rozmowie z BBC. Podobna analiza w konserwatywnym Daily Telegraph. Tim Stanley wylicza, Trump może uderzać w słuszne tony w sprawie klinik aborcyjnych. Clinton może być hipokrytką, nazywając rywala marionetką Moskwy. Ale wczoraj Trump, tu cytatę, strzelił gola samobójczego. Te głosy dominują zdecydowanie, ale Guardian rozmawia też z Christopherem Baronem, amerykańskim działaczem prawicowym, który twierdzi, Trump nie dał się sprowokować, a gdy rozmowa była merytoryczna, republikanin był górą. Z kolei dziennikarka działu zagranicznego Telegraph, Harriet Alexander, pisze, odważa się powiedzieć, że Trump wyglądał jak prezydent. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wstępna analiza danych nie przyniosła rezultatu. Europejska Agencja Kosmiczna nadal nie wie, co stało się z lądownikiem Schiaparelli, który wczoraj miał osiąść na powierzchni Marsa. Kontakt ze statkiem utracono podczas jego lądowania. Sygnał do tej pory nie odzyskano. Szefowie misji mówią, że choć pewne dane nadeszły, to ciągle pytań jest wiele, a odpowiedzi jak na lekarstwo. Na razie nie wiadomo nawet, czy lądownik jest cały, czy też rozbił się po uderzeniu w powierzchnię Marsa. Wcześniej Schiaparelli działał sprawnie i lądowanie szło jak z płatka. Zadziałała osłona termiczna i otworzył się spadochron, podał dziś szef ESA Jan Werner. W ostatniej chwili jednak ważący pół tony Schiaparelli zamilkł. Na razie nie ma żadnych danych z powierzchni czerwonej planety, choć okrążają cały czas macierzysty statek sonda TGO. Lądownik Schiaparelli to test technologii niezbędnych do wysłania na Marsa europejskiego łazika. Misja planowana jest na rok 2020. Rafał Modrzyjuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Sport. Hiszpańska gazeta AS podaje, że po incydentach z udziałem polskich chuliganów Real Madryt wystosował oficjalny protest do UEFA. Klubowi nie podoba się, że musiał przekazać kibicom Legii aż 4000 biletów. Nikt nie jest w stanie zrozumieć, czemu fanom Legii nie zakazano przyjazdu. Tymczasem nasi kibice nie wejdą na mecz w Warszawie, czytamy. Zgodnie z przepisami zespołom przyjezdnym przysługuje 5% miejsc na stadionie, a Santiago Bernabeu może pomieścić 81 tysięcy widzów. Robert Lewandowski strzelił gola, a Bayern Monachium wygrał u siebie z PSV Eindhoven 4-1 w meczu grupy D Ligi Mistrzów. Pomeczowe komentarze zabrał Wojciech Szymański. Trener Bayernu Carlo Ancelotti powiedział, że właśnie takiej reakcji oczekiwał od swojego zespołu po ostatnich słabszych występach. Jak mówił, drużyna zagrała dobrze, choć przyznawał, że w następnych meczach jego piłkarze będą musieli dać z siebie wszystko, aby powalczyć o pierwsze miejsce w grupie. Fachowy magazyn Kicker ocenił, że Bayern zdusił w zarodku wszelkie dyskusje o kryzysie drużyny. Jak czytamy, Bawarczycy wrócili na zwycięski kurs. Tygodnik Der Spiegel chwali zwłaszcza Ariana Robben, o którym pisze, że błyszczał jak za dawnych lat. Sam Robben mówił po meczu, że nie wiedział, iż w jego wieku może jeszcze zdobyć bramkę głową. Wojciech Szymański, Polskie Radio. W tabeli grupy D Ligi Mistrzów prowadzi Atletico Madryt, które wczoraj wygrało w Rostowie nad Donem 1-0. Hiszpański klub jest jednym z trzech, które na półmetku fazy grupowej mają na koncie komplet zwycięstw. Pozostałe to Barcelona i Leicester. Bayern jest drugi z dorobkiem 7 punktów. W kolejnych meczach Atletico podejmie ekipę z Rosji, a Bayern jedzie do Eindhoven. Prognoza pogody. Dziś pochmurno, spodziewane zachmurzenie całkowite, a do tego miejscami słaby deszcz. Temperatura od 8 do 12 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie i na Podhalu, tam od 6 do 8 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany południowo-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Każda mama wie, że dziecko jest przeziębione i ma gorączkę, lek nie ma.
może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Nikomal to na przeziębie. Już od pierwszego roku życia. Syrop Nikomal 97 mg 5 minut. Suma ekstrakcji. Na polskich stanach gorączkowych 2009. Trzeci wsadzenie na drażliwości azmatki. Cukrzyca, wafle, wafle. Czy to jest zbyt resistencja uletnika? Czy to moja żona stosuje Basemin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie? To tylko efekt uboczny. Boczny, bo znikają boczki. Suplement diety Basemin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu limitów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Zajadę? ActiSoft szybko łagodzi podrażnienie, regeneruje pęknięte kociki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność ActiSoft. ActiSoft. Problem zajadę. Znika bez śladów. Państwa z wyborcą, która pokazuje wyborcy, co ma zrobić, co może zrobić, jak mówi głos wyborczego. Ten wybór wcale nie musi być łatwy, a karta wyborcza powinna to ułatwiać. Karta wyborcza w tej chwili tego nie ułatwia. Ale jakie są zastrzeżenia do karty wyborczej, które mamy? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, na ile na przykład to te Państwa zastrzeżenia i to, co pojawiło się w raporcie Fundacji imienia Stefana Batorego, to jest w jakiejś mierze następstwo tego gigantycznego zamieszania, jakie mieliśmy z książeczkami do głosowania podczas wyborów samorządowych, no i z różnego rodzaju opiniami i zarzutami, które pojawiały się po samych wyborach. Zarzutami dotyczącymi tego, w jaki sposób te książeczki mogły wpłynąć na wynik wyborów. Tak, rzeczywiście. Z naszych badań wynika, że no, przynajmniej kilkanaście procent wyborców mogło... No. Wszystko przez kwiat. No, ale co się schowałaś, że co? No schowałam się Mareckowi, że Marecek mnie nie widział, rozumiesz? No. I zobaczą, czy idzie do lekarza, czy się wróci do domu, nie? No. No i on ci po prostu nie poszedł do lekarza, tylko wrócił do domu. Bo no bo zastanów się, ciągle chodzić do lekarza. Ile to do lekarza można chodzić? To przecież lekarza i wkurzy, że ciągle się chodzi do lekarza z przyczyny, nie? Ale słuchaj, on przecież był w każdym sanatorium. To tutaj jak ta Litka się wybiera do sanatorium, ja mówię, słuchaj, to już Mareczka nie prześcigniesz w tym, bo on już we wszystkich sanatoriach był, w całej Polsce. Nawet lekarce powiedziałam, tej Wardeckiej, bo ona jest kierowniczką przychodni. Ona mi tak kojarzy, który, bo on był u innej takiej, że miała kilka specjalizacji, a ja zobacz tutaj, że Wardecka, kierowniczka przychodni, jest najmądrzejsza i jest ogólnym lekarzem, wcale nie ma specjalizacji, idiot. To, a on mówi, ty zobacz, ale polubił tę Wardecką, bo ona mu wszystko powypisywała, poprzepisywała. Taka inteligentna, taka mądra. Ja mówię, bo ona ma ogólne spojrzenie, a co specjalizacja ci da? Nic ci nie da, że ci na dupie pryszcz, a specjalistka od pryszcza na dupie? No
No ale Mareczek lubi takich lekarzy, bo jak ja z nim kiedyś gadałam, rozumiesz? No. To on mówi, że lubimy lekarzy mężczyzn, rozumiesz? No. I lubi mężczyzn policjantów, rozumiesz? Tak.